Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was topkę, ale nie byle jaką topkę i topkę związaną bezpośrednio z wielce szanownym kolegą moim tutaj bardzo dobrym przyjacielem Tomkiem Doboszem Gambitem. Witaj Gambit. Cześć wszystkim, cześć Pawle. Witaj. Dawno nic razem nie nagrywaliśmy, więc stwierdziliśmy, że to jest ta pora w roku, gdzie trzeba się już spotkać i coś nagrać. To będzie taki... Spoiler alert, to będzie intensywne. To będzie ciekawe, to jestem sam ciekaw, żeby nie było, bo to był twój pomysł, żeby nie było, to był pomysł Gambita. To może wiesz, to był twój pomysł, to ty powiedz moim widzom, co to jest. Znaczy, i swoim pewnie też, bo pewnie tu przyjdą zajrzeć z ciekawości. Znaczy nie, powiedz tytuł, a ja powiem skąd to się wzięło. To jest top 10 najgorszych gier w kolekcji Gambita, moim zdaniem. No wiesz, w tym momencie już sporo widzów zrobiło, o kurde, to jest ten top. Czekamy na dramę w świecie planszowym. Tak. Generalnie wpadłem na pomysł oglądając filmy, nie pamiętam czy pierwszy zobaczyłem, czy to było z kanału Board Game Co. czy Quackalope. Oni zrobili coś takiego, właśnie sporo ostatnio razem nagrywali i zrobili sobie takie filmiki, gdzie jeden opowiadał o 10 najgorszych grach jego zdaniem w kolekcji tego drugiego. I tak sobie popatrzyłem i mówię, kurde, fajne. Jest hejt, jest topka. Tylko trzeba znaleźć jakiegoś frajera, znaczy jakiegoś mojego kolegę z branży, z którym mogę to nagrać. No i, frajera brzmi okej. No i znalazłem. Zgodził się, łyknął jak pelikan, nie? Także spoko. Słuchajcie, no ja wam powiem tak. Pomysł mi się bardzo spodobał. Ja jestem zawsze jak najbardziej na podejście, tak ja uwielbiam tematy jakieś właśnie klimaty, gdzie ludzie mają szansę wykazać się trochę dystansem do samego siebie, a myślę, że Tomek i ja już wielokrotnie mieliśmy okazję pokazać, że tak to u nas wygląda. Tylko ja miałem problem z tą topką. I dlaczego? Problem z tą topką miałem taki, że Gambit, jak pewnie wiecie, i to jest taka moja opinia o człowieku, o tobie, że jesteś graczem takim bardzo wymagającym. To jest coś, co ciebie drastycznie różni ode mnie. I jesteś taki, który naprawdę te gry tak bardzo solidnie przeanalizowujesz, masz całą taką, mam wrażenie, masz taką checklistę w swojej głowie rzeczy, które się wkurzają, których oczekujesz i bardzo to sumiennie. I moim zdaniem to jest jak najbardziej w porządku, to jest coś, czym zaskarbiłeś sobie moim zdaniem uczucia swoich lojalnych widzów, swoich lojalnych fanów, których masz przecież sporo, chociażby ostatnia wygrana na planszowym Grand Prix, nie, ostatnia, przedostatnia, rok temu. Jeszcze przedostatnia. A, wygrana na, w każdym razie, wygrana na planszowym Grand Prix i ciągle podium na planszowym Grand Prix, to o tym to świadczy, myślę. I że jakby to jest w porządku, bo w tym hobby jest dużo osób, jak myślę chyba zresztą w każdym, które też są właśnie takie wymagające i bardzo takie, no, oczekują wiele od różnych tytułów. Ja taki nigdy nie byłem, ja zawsze do gier po prostu podchodzę tak bardzo lekko, na zasadzie gra musi naprawdę czymś mnie do siebie zniechęcić albo wręcz wkurzyć, żebym ja stwierdził, że to jest totalnie nie, w ogóle nie grajcie w to, nie dotykajcie tego. Ja bardzo dużo jestem w stanie różnym grom czasami wybaczyć. Ja dokładnie mam to samo. Nie wiem, o co ty mnie w ogóle podejrzewasz. Nie, ale teraz mówię jako komplement, bo to jest, wiesz, jesteś takim gamer's gamer. I to jest moim zdaniem coś najbardziej na plus. I na przykład jak ja patrzę na to, jak ty oceniasz gry, to jest u mnie w głowie po prostu wygląda w ten sposób, że to, że tobie się jakaś gra nie podoba, jest dla mnie żadną informacją, nic mi to nie mówi. Natomiast jeżeli ty jakąś grę polecasz i dajesz jej dobrą ocenę, to jest dla mnie, a to się trzeba przyjrzeć. Na zasadzie każda gra od 6 Wybaczcie, ale jest gorąco. Więc... Tak, jest dzisiaj pierwszy dzień upałów 30-stopniowych. Masz od 6 na 10 jak dajesz w górę, to ja wiem, że przynajmniej warto spojrzeć i spróbować. To jest coś takiego u mnie. Dlatego i ty też jesteś taką osobą, bo też o tym wielokrotnie mówiłeś, że jak masz jakieś gry, które ci nie podeszły, to ich nie trzymasz u siebie w kolekcji, bo po co? No siłą rzeczy, całkiem logiczne, prawda? Więc przeglądałem twoją kolekcję i mówię, ja pierdzielę, jest ciężko. Do tego stopnia ciężko, że udało mi się tę listę w końcu skomponować, ale zupełnie serio, ja na tej liście mam gry, o których mogę powiedzieć, że są dobre, a nawet dwie takie, że są bardzo dobre. To dobrze. No, oczywiście nie wliczając tam, nie wiem, aż w tej chwili 500 coś tam chyba. Nie pamiętam. Znaczy nie, mniej, bo ty dostałeś listę jakby z dodatkami zapewne, a nie wyciągnięte tak. same, więc ja tam mam z 300. A, tak, dobra, dokładnie. Więc z tych 300 ja chyba może z 50 nie grałem, coś takiego. No, to się poprawiłeś, bo myślałem, że będzie trochę więcej. Nie, trochę się poprawiłem, ale mimo wszystko, nie, i tak patrzę na to, mówię, kurde, no to są, wiesz, ale to są gry, które na przykład ja już nie mam w kolekcji, więc to są gry, do których
pomimo tego, że uważam je za dobre, albo mówię nawet bardzo dobre, jest w nich coś, co, że tak powiem, gdzieś tam mnie boli. I to jest tak od 10 do 5 miejsca, nie? Od, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, do 6. Od 5 do 1 do, to jest faktycznie już mi gry, gdzie ja bym nawet, jakby ktoś mi zaproponował, to ja mówię, nie, sorry, ja do tego nie siadam. Aha, i generalnie idea jest taka, że Paweł będzie mówił o tych grach, tak, że które są najgorsze, a ja... Znaczy, założenie niby było takie, że się będę bronić, ale tak naprawdę będę mówił, że jest głupi i się nie zna i dokładnie dlaczego. Tak. Dlaczego ja nalegałem, żebyśmy nagrywali to w moim studio, nazwijmy to, bo jak usłyszysz miejsce 10, to gdybyśmy to nagrywali u ciebie, byś mnie wyprosił. A tak może wyjść. Ja już wiem. No, super. To dlatego chciałeś, żebyśmy to nagrywali jako pierwsze tak, dzisiaj. Tak. Słuchajcie, dobra, zacznijmy. Cały dzień wolny. No. Materiał jest u mnie, więc ty, bo ty honorowe wzmianki robisz przed pierwszym miejscem. Ja tu teraz normalnie już robię honorowe na końcu, nie? Aha, dobra, no to znaczy, ja... Znaczy na końcu, znaczy przed 10. No to ja, dobra, no to tak samo. Kleję się do twojej... U mnie jest jedna honorowa wzmianka i ona jest honorowa z tego prostego powodu, że ja w tę grę nie grałem, ale jest też honorowa dlatego, że ja w tę grę nigdy nie zagram. Pomimo tego, że uwielbiam to wydawnictwo, lubię uniwersum, nie oglądałem nigdy seriali, Z tego uniwersum tak naprawdę widziałem te trzy ostatnie, najnowsze filmy z Chrisem Pine'em, Zacharym Quinto i Simonem Peggiem. I to jest Star Trek Ascendancy. To jest gra, do której ja nigdy w życiu nie usiądę. Ja nie siadam do gier, które trwają 4 godziny na grę, to jest max. No to spoko, da się zrobić, oczywiście. Da się zrobić? Oczywiście, że się da zrobić, tak. Na 4 osoby? Jasne, jesteśmy w stanie to rozwalić w 4 godziny. Aha, nawet ja... szybciej, jak cię pojedziemy i po prostu pójdziesz z płaczem do domu. Bardziej. Właśnie to jest druga rzecz. Ja w tej gry jestem do tego stopnia kiepski, że na przykład ja Zakazane Gwiazdy uwielbiam. Jest są genialną grą, ale ja w nie nigdy nie zagram, nawet już abstrahując od tego, że są niedostępne, ale znam ludzi, którzy je mają. Ja nie zagram, bo po prostu jestem w to słaby. Ja ale się widzisz, nie nadaję. Kwestia jest taka... Widzę, że będziemy dużo gadać przy tych materiałach. Kwestia jest taka, że Star Trek Ascendancy ma taki dosyć ciekawy system, gdzie jesteś w stanie, jeżeli dobrze to zaplanujesz, jesteś w stanie odciąć się od reszty graczy. Bo nie zaczynasz na wspólnej mapie, tak jak, nie wiem, Twilight Imperium 4, jak właśnie Zakazane Gwiazdy. Mhm. Tylko zaczynasz na swoim kawałku przestrzeni. I zaczynasz go rozbudowywać. Każdy ma swój. I w pewnym momencie ktoś się z kimś połączy. Ale może też się zdarzyć tak, że jak będziesz dobrze kombinował, będziesz tak układał te swoje systemy, że się odetniesz. Znaczy, gdzieś tam pewnie w końcu może ktoś cię jakoś złapie czymś tam, nie? Ale ten... Okej. Ale nie, chciałbym, żebyś raz spróbował. Mówię, 4 godziny to jest, że tak powiem, na 4 osoby dubu, tak, do zrobienia. A dużo tracę jako osoba, która nie zna Star Treka za dobrze? Nie. Znaczy, znając Star Treka, więc dużo zyskujesz, ale nie sądzę, żebyś jakoś mega tracił bez znajomości. Okej. No dobra, przekonałeś mnie. No to nie mam w takim razie honorowych zmianek na tej liście. Dobra, lecimy, słuchajcie, z miejscem 10. Miejsce 10, czyli bardzo dobra gra, którą bardzo niedawno sprzedałem. Mhm. Jest to świetna gra, w której ja doceniam tyle rzeczy, wręcz ja ją uwielbiam, wręcz powiedziałem tyle w recenzji. I to jest ciągle numer jeden dla Gambita Wszechczasów, czyli Mage Knight. To jest tak dobra gra, w której nie mam z kim grać, samemu mi się nie chce, bo przerwa dłuższa niż miesiąc w tę grę dla mnie, ja już się gubię i ja musiałbym się cofać do zera, więc ta gra po prostu, ja się cieszę, że ja w nią zagrałem, ja się cieszę, że ją poznałem, ale ona by leżała i zbierała kurz, więc mam nadzieję, że trafiła do kogoś ostatecznie, bo sprzedałem przez pośrednika. Mam nadzieję, że trafiła ostatecznie do kogoś, kto będzie w nią grał. Nie wiem, jak ty znajdujesz czas i nie wiem, jak często ty w to grasz, żeby ogarnąć te wszystkie zasady, żeby nie musieć każdej jednej rozgrywki zaczynać albo od lektury instrukcji, albo z instrukcją. Ostatnio coraz rzadziej i faktycznie ostatnio jak zaczynam, to szybkie takie... Okej, dobra, lecimy. Ta walka po prostu... Nie, walka jest akurat dość prosta, tylko zawsze mam przed sobą ten, żeby wiedzieć ikonki, co znaczą u potworów, bo tego jest tam milion, ja nigdy nie pamiętam.
Więc to nie jest tak, że obudzisz mnie o 12. Co to jest? To jest odporność na mróz. No nie. Znaczy odporność na mróz to może, ale no tak. Generalnie nie. Także tak, do Mage Knight. No dobra, dobra. Kumasz, z czego to wynika. Kumam. Nie będę cię bił na wizji, także... Uważaj, z tym biciem jest jeszcze jedna gra, za którą będziesz mnie bił. Znaczy, no nie, wiesz, Mage Knight jest na tyle specyficzny. Ja sam go po pierwszej rozgrywce, jaką kiedykolwiek w niego miałem, też go w zasadzie znienawidziłem. Tak, więc jestem... Pomimo tego, że go uwielbiam, tak, jestem w stanie zrozumieć, że ludzie popełniają błędy i go nie lubią. Ale pomimo tego, że mówię, że ja już prawdopodobnie w Mage Knighta nigdy nie zagram, to w dalszym ciągu uważam, że powiedzenie o niej, że to jest talizman pomalowany na porządną grę, jest jedną z ciekawszych rzeczy, żeby nie użyć innego przymiotniku, którą usłyszałem w świecie gier planszowych. To było miejsce 10. Na miejscu 9. Gra z mechanizmem deck buildingu, który uwielbiam. Gra, w którą w końcu udało mi się zagrać dzięki tobie i którą ty mi ją popsułeś. Aha, wiem, czym mówisz. Xenoshift Dreadmire. Cholernie trudna gra. I popsułeś mi ją dlatego, że po prostu mam ta pierwsza rozgrywka, gdzie ty po prostu, ja tam miałem wrażenie, że ja tylko pokazywałem, moja gra polegała na tym, że ja ci pokazywałem, jakie mam karty. To, że ci przerwę, tu masz rację, jakby zupełnie się nie dziwię, bo tam chyba z 2 czy 3 dni po tej naszej rozgrywce napadło mnie coś takiego, że chyba właśnie zrobiłem to, o czym sam zwykle marudzę, że się nie powinno robić, czyli zrób to, dobra, masz tę kartę, to tę kartę użyj na tej karcie, ale tak. Potem przesuń to tutaj, a Paweł... Pierwsza rozgrywka, nie? No to tak... I faktycznie jakby tutaj biorę całą winę na siebie, że ci to schrzaniłem. Bo po takim doświadczeniu można się odbić, tak? Aczkolwiek powiem wam tak. Prawdopodobnie mógłbyś się nawet odbić od Robinsona, jakby za pierwszym razem. Oczywiście, ktoś że tak. Ktoś cię w ten sposób prowadził przez Robinsona. Nie? Myślę, że tak. I powiem wam, że... Ale gdyby na przykład... Szczerze w to wątpię, aczkolwiek najdziwniejsze rzeczy się wydawnicze działy na naszym rynku, ale gdyby nagle portal stwierdził, że chce jednak się cofnąć i wydać Xenoshifta po polsku, ja też wydaje mi się, że nie, ale... Gdyby, to myślę, że bym się zainteresował. Ja mam teraz tak zupełnie na marginesie inną grę, którą chciałbym, żeby chyba portal wydał, ale to pogadamy sobie później. Okej. Okay. Jeżeli wyda, to powiesz, że to była ta gra. Tak. Cofniesz mnie do tego filmiku. Dobra, miejsce 8. Miejsce 8 jest gra, tu już schodzimy z gier moim zdaniem naprawdę, naprawdę bardzo dobrych. Teraz wchodzimy na gry takie dobre, w których ja już totalnie nie mam dawno i w sumie... Nie tęsknię za nimi w ogóle. No. Na miejscu 8 Obóz Ninja. Trochę mnie zaskoczyło, że to jest w twojej kolekcji. Jest to gra tak... Okej, okay, ona... Swoją drogą, mówię o niektórych z tych gier. Możecie zobaczyć, jak mówię dobre rzeczy w swoich recenzjach, bo to mówię, to są okej okay gry. Tylko po pierwsze, na przykład Obóz Ninja to jest coś, co ja recenzowałem już ładnych jak parę lat temu, podejrzewam. Od tamtej pory, od czasów recenzji tej gry nie wróciłem, nawet powiem szczerze. Ona okazała się dla mnie totalnie taka... No jest taka okej, okay, ale nic nadzwyczajnego, nic co by ją dla mnie wyróżniało i po prostu tak naprawdę mnie zaskoczyło, bo tak nie wydaje mi się, chyba że rodzinnie, no to może. Usiłuję sobie przypomnieć dlaczego, znaczy skąd mam w ogóle Obóz Ninja. Znaczy kwestia jest taka, że okej, okay, tutaj też luz rozumiem. Obóz Ninja leży w mojej kolekcji Beast, czyli w piwnicy i... Jest nadal w kolekcji, bo ani nie miałem go jak sprzedać, ani nie miałem go jak wymienić, więc on po prostu jest. To jest doskonała obrona. To jest, wiesz, to, znaczy w pewnym momencie przy takich większych kolekcjach, jak nie robisz regularnie czystek, no to zostają ci jakieś rzeczy. No kurde, to ja to mam, nie? Tak. Co to leży, nie? Skąd to się wzięło w ogóle? I Obóz Ninja jest takim rodzynkiem, który gdzieś tam leży i... No bo okej, okay, nie zajmuje się dużo miejsca. Właśnie że jest. Dokładnie. No, ale mówię. Tak, że teraz... Czekaj, sobie próbuję przypomnieć, o czym on był. Ale chyba to były te karty i te figurki skakały z karty na karty i tam były te mury. Okej, pamiętam. To nawet było... To było okej. Okay. Tak, to...
ma jakieś ręce i nogi, jest takie śmiechowe do pogrania właśnie. No, no, ja sobie właśnie to z młodym chyba grałem, z Oliwią kiedyś, ale to było To chyba gra jest taka, która się mogła podobać ludziom, którzy lubią Kung Fu Pandę. To jest na tej zasadzie no, taki... No. Bo, ale teraz już jest gra Kung Fu Panda. Ale z tego wyciągnął sobie... no, nie? Trupa z szafy. Podesłałeś miejsce. Dobra, to było miejsce 8, tak? Więc teraz miejsce 7. No dajesz. I teraz mówię, to jest moje prywatne zdanie na temat gier w kolekcji tego pana. To nie jest... No. Wiecie. I ja ogólnie Dudes on a Map nie jest moim ulubionym gatunkiem. Zaraz, no. Ja go lubię. I są gry, które bardzo lubię z tego gatunku. Nie tłumacz się, dajesz. Ale nie jestem w niego najlepszy, dlatego... Jest kilka gier, w które ja grałem, ale już grać więcej nie chcę. Mhm. Bo nic dla mnie nie mają takiego, co by mnie tam jakoś super przyciągnęło. Mhm. Jedną z takich gier jest sprzedany przeze mnie niedawno. A chcesz jeszcze oddychać przez prosty nos? Czy chcesz rzuć gumę palcami? Nie wiem, jakoś w tym kierunku zmierza. Jakby to wyglądało nawet. Inish jest ponownie dobrą grą, bardzo ładnie wykonaną, z naprawdę paroma bardzo ciekawymi pomysłami, ale koniec końców, nie wiem, wiesz co, może obwinimy Dobromira i jego przeuroczą małżonkę za ich zapartie na planszówkach nad morzem. A, bo wtedy żeś przerżnął, no pamiętam. Zdrowo. Tak. I przez ciebie, prawie ty żeś im zwrócił uwagę, że ja byłem okrąg. No oczywiście, a co miałem zrobić? No wiem, o to w tym chodzi. Powiem tak, jakby te wszystkie dobre pomysły, które ta gra ma, typu Macao po Macale, typu wiesz, wykorzystywanie kart, typu cały system walki, gdzie po prostu całą walkę dogadujemy się między sobą tak naprawdę, czy chcemy się... To jest dużo dobrych pomysłów, tylko koniec końców nie chwyciło mnie za serce, tak jak myślałem, jak w to grałem na przykład pierwszy raz. Dlatego mam inne gry w swojej kolekcji, Dudes on a Map, które po prostu do mnie przemawiają. Mezo ci się podobało, nie? Mezo mi się podobało. Będzie też, swoją drogą nie powiedzieliśmy, będzie też filmik na twoim kanale o moich grach. Co więc... za dramatyczny gościu. Mezo na tak i Nisz na nie. Aczkolwiek... Znaczy ty nawet nie mam jak ci udowadniać, no bo to jest... Nie, Inish mi nie musisz udowadniać. Inish i ta gra za chwilę, to nie są grami, gdzie ty mi musisz cokolwiek udowadniać, bo to jest to, jakby mówię. To są gry, które mi nie podeszły, których ja już nie mam, ale jakby kumam... Ja pierdolę. Myślałem, nie, wypiję sobie ze dwa piwa, nim tu przyjadę, ale nie, no tak głupio nagrywać, no, ale teraz widzę, że na trzeźwo po prostu tego nie da się wziąć, no. O mój Boże, a jesteś się mogę doczekać, jakie gry u mnie w mojej kolekcji Gami będzie roastował. Dobra, miejsce 6. Na miejscu 6 gra, która jest bardzo dobra. Jest to bardzo dobre euro i absolutnie kumam, że ta gra ma wiele fanów. Ale jak zresztą można poczytać w komentarzach pod moją recenzją tego, ja się ewidentnie na tej grze nie poznałem. No. I to jest Birmingham. Brass Birmingham. To jest kawał solidnego Eurasa, który po prostu... mi nie chwycił i mam po prostu inne gry euro, które mnie chwyciły i mówię, ale ja to jest kwestia tego, że ja odchodzę od cięższych euro. Ja bardzo przepraszam. Słuchajcie, naprawdę, ja generalnie jestem spokojnym człowiekiem. Ja szanuję zdanie innych ludzi. Ja rozumiem, że gusta się mogą różnić, tak? No bo w planszówkach to jest cudowne, że jednemu mogą się gry podobać, a innemu te same gry się nie podobają. Ale wy naprawdę go jeszcze oglądacie? Wy naprawdę jeszcze w ogóle bierzecie jego zdanie pod uwagę? Ja mówię, że to jest dobra gra, żeby nie było. I ja rozumiem, że ludzie się ją zachwycają. Ja po prostu nie jestem jedną z tych osób, która się tą grą zachwyca. Żeby nie było. Mhm. Jakby co, nie wiem, przekonam go, żeby wrzucił link do mojego kanału, jeżeli nie widzieliście, zajrzyjcie, naprawdę, szkoda czasu, nie. Dobra, słuchajcie, lecimy i tu już powiem szczerze, wchodzimy do gier, do których ja nie chcę siadać więcej po prostu nawet, bo to jeszcze były gry, gdzie na zasadzie, okej, ja już ich w kolekcji nie mam i nie chcę ich mieć, ale na przykład jakby mi ktoś zaproponował, to bym zagrał, dosłownie w każdą jedną z tych gier. Oprócz Mage Knighta, bo ktoś musiałby mi najpierw przez godzinę tłumaczyć, jak się gra. Ale od miejsca 5 są gry, które ja nawet zaproponowany bym nie chciał w to zagrać. Jeżeli nie wyciągniesz mi tu żadnego trupa z szafy, takiego w stylu Obóz Ninja...
Na miejscu piątym jest gra, gdzie ktoś chciał chyba zrobić, ktoś chciał zrobić klimatyczną grę przygodową fantasy i chciał zrobić też troszkę jakby takiego systemu, jakiegoś takiego mechanizmu euro podobnego i w efekcie nie zrobił ani jednego, ani drugiego i wyszła strasznie siermierzna gra zatytułowana Mistfall, która spodobała mi się za pierwszym razem, jak w to grałem, parę pierwszych razy, ale potem jak próbowałem do niej usiąść, to to po prostu mi nie grało. Dodatkowo fatalnie napisana moim zdaniem instrukcja jeszcze tylko pogarszała temat i dlatego powrót do niej, jak miałem te pierwszych parę gier, gdzie mówię, ej, coś ciekawego, bo wtedy jeszcze było coś na zasadzie, że to jest coś takiego nowego nawet, bo to było wtedy. Jak ja w to grałem pierwszy raz, to pamiętam, to było takie, taki powiew świeżości, bo faktycznie troszkę inne podejście do tematu gier fantasy, do tematu gier przygodowych. I dlatego na przykład recenzja moja nie jest, chyba tam dałem 7 na 10, ale potem tam była przerwa, próbowałem do niej wrócić i się nie dało. I po prostu mówię, i wyszło właśnie takie coś, że to jest takie, nie, jednak albo klimatyczną przygodówkę, albo taki mechaniczny, wiesz, no taki troszkę mechanicznie taki grind. No. Okej, trafiłeś, dobrze trafiłeś, wyciągnąłeś kolejnego trupa z szafy. Znaczy ja wiem, że mam Mistfalla, pamiętam cały czas, że on tam leży. I faktycznie w cholerę dawno w niego nie grałem. Faktycznie były momenty, kiedy zastanawiałem się, czy go nie pchnąć, bo nie siadam do niego już i on po prostu sobie leży i zbiera kurz, ale mam go z autografem, więc no więc nie chcę, tak? Po prostu leży głównie dlatego, że jest z autografem. Jedyna gra z autografem, jaką kiedykolwiek sprzedałem, to był Robinson z autografem Trzewika, ale on poszedł na... chyba na Wośpa, więc to nie był taki tam, a nie chce mi się tej gry, tylko w celu był sprzedany z autografem, nie? A Mistfall, no leży, no leży i tyle. Kiedy, jakby się tak strzelić, to kiedy w niego stanie rozgrywać? Wtedy jak ja porzucałem recenzję. Jakoś niedługo chyba po tym, jak przychodziły te poprawione karty, bo tam wiem, że z tego co pamiętam był jakiś myk z poprawianymi kartami, tam całe pakiety przychodziły. Jakoś niedługo po tym, jak dostałem te karty, znowu usiadłem, co a potem leżą. Także tak. Okej, okay. Na razie możesz jeszcze żyć. Swoją drogą, a propos sprzedawania gier z autografem, to myśmy ostatnio chcieli sprzedać też dobra gra i naprawdę ona, kurde, znaczy inaczej, to jest dobra gra z ciężką historią, ale koniec końców mi się w to naprawdę dobrze grało i szybko i fajnie i to są Alien Artifacts, ale ostatnio robiliśmy jakieś porządki w kolekcji i tak stwierdziliśmy, kurde, no nie graliśmy, no od czasów tam chwilę po recenzji jeszcze sobie w to trochę pograliśmy, pamiętam, ale od tamtego czasu w to nie graliśmy i to tak leży, może dajmy to właśnie, sprzedajmy to komuś albo coś takiego, ale tak wyjmuję, tak patrzę, udanych rozgrywek Viola Marcin, mówię, damn it. A potem jeszcze doszedł fakt, że ogłosili, że nie będzie do druków, nie? Więc sobie pomyślałem, nie, dobra, to... Cześć, czy macie jakiś egzemplarz bez autografu? Dokładnie, rewizję zrobię, Gambit. Na miejscu czwartym, długi wstęp był, ale lecimy, myślę, jak burza. Na miejscu czwartym, gra, która ma fanów, moja żona i moja córka bardzo ją lubią, a ja po prostu, nie wiem, pierwsza rozgrywka fajna, ale potem druga... Kumam mroczne klimaty, kumam czarny humor, kumam rodzinę Adamsów i te klimaty, ale no sorry, ten gloom jakoś... I to nawet nie jest to, że ja na przykład nie wiem, że ja uważam, że z takich rzeczy się nie powinno śmiać. Nie, absolutnie nie, znacie mnie, ja mam duży dystans i moje poczucie humoru jest wręcz pokręcone troszkę w zły sposób, ale po prostu w gloomie jest coś takiego, że jakoś tak, nie wiem, nie odczuwam frajdy z tego, a koniec końców czarny humor jakąś frajdę powinien sprawiać, a to mi po prostu nie sprawia żadnej frajdy. To też jestem w stanie zrozumieć, bo gloom... Na to, żeby jakby lubić glooma, naprawdę lubić też glooma, dla mnie się składają dwie rzeczy. Jedna to faktycznie ten czarny humor trzeba lubić, tak? Tak. A trzeba nie mieć problemu, żeby grać z podejściem, że ja muszę zabić swoich... Mhm. swoich podopiecznych. Ale cholernie też pomaga nie tylko rozwinięta wyobraźnia, ale troszeczkę taki RPG-owy background, gdzie może. Oprócz tego, że no to ja ci zagram, że masz minus 4, tak? Albo plus 5 na tym, albo zjadły cię wilki, masz plus 5,
No to je, a ubrać to, wiesz, tak, no tak szła tutaj, bo się ostatnio jak się zakochała nad tym jeziorem, to sobie poszła do lasu, żeby coś tam poszukać i tu ją napadły wilki i coś tam, nie? Okay. I to troszeczkę zmienia jakby to, co się dzieje na stole i to wszystko, więc rozumiem, rozumiem, że komuś ten gloom może nie trafić z różnych właśnie powodów. Czy to na przykład czarny humor, czy właśnie zabijanie się. Zdecydowanie tak, to jest bardzo zależne od tej ekipy, nie? Mm-hmm. I jak masz ekipę, która gra tak na sucho, wiesz, ja wiem, można podobny argument powiedzieć, podnieść na temat, nie wiem, Sheriffa z Nottingham. Drastycznie różne gry, ale tam też jest coś takiego, że tam bardzo zależy od ekipy. Tak ja pamiętam, że ja miałem rozgrywki w Sheriffa, gdzie ludzie jakoś tak super bardzo się w te role nie wczuwali. Wręcz mam wrażenie, z tego jak tak wspominam, to przez większość czasu wszyscy mówili prawdę. Ale mi się w to i tak fajnie grało, bo i tak był ten moment, jakiś tam chociaż odrobina, więc jakby to tam, natomiast tutaj w Glooma jak są takie suche rozgrywki, to tak po prostu robię, okej, okay, dobra, nie, plus 3 nagle i tak, okej. Okay. I mówię, no tak, po prostu to, mało. To się mało, zgodzę, tak, że to może trochę być na boku. Na miejscu trzecim. A to podium, tak? Podium. I tu już, zwłaszcza trzecie i drugie. Pierwsze podium miejsce, tego, dziwo, jak bardzo się nie znasz. O dziwo, no, pierwsze miejsce jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Nawet oglądam twoją recenzję, ale miejsce trzecie i drugie nie kumam. Że mi się podobają? Tak. Może trzecie miejsce może jeszcze, że rodzinnie. Nie, ale serio, w tylu wydawnictwach i grach rodzinnych, no, które no, mamy, drugie miejsce nawet rodzinnie nie jesteś w stanie dobrze, mi wybrać. Dobrze, trzecie podaj, a nie tutaj. To jest ciągle Monopoly. Ja wiem, gamer. I fajnie. Wszystko spoko. Jest Mario. Spoko. No, ale to jest ciągle Monopoly. To jest ciągle no nudne jak Diabli Monopoly. No właśnie nie. Tak, okej, okay, dobrze. Ono nie musi trwać 5 godzin. Faktycznie. To jest raz. To jest raz. Znaczy, ja podejrzewałem, że Monopoly Gamer albo Mario Kart, jeżeli to rozbiłeś, to dziwnie. Raczej powinieneś to złożyć w jedno, bo to są de facto niemal identyczne gry. Podejrzewałem, że będzie na pierwszym, a, tak? Ale wiedziałem, że będzie, no, na liście na pewno musi być. I powiem ci, to nie jest już Monopoly. Okej, to ma okrągłą planszę, rzucasz kostką, chodzisz w kółko, ale w zasadzie tam po drugim okrążeniu gra się kończy. Więc to jest jedna sprawa, to nie jest aż ci się skończą pieniądze, albo aż po drugim okrążeniu w zasadzie gra się kończy. I jest ta gra bardziej w zęby i to jest takie w zęby, gdzie ty masz w zasadzie większy wybór. To nie jest właśnie tak, o dobra, to ja sobie pójdę tu, oj, stanąłem na twoim polu, bo ta kostka chciała i muszę zapłacić i teraz te pieniądze. I to jest jedyne Monopoly, w które ja jestem w stanie spokojnie usiąść i zagrać, nie będę marudził. Ewentualnie jeszcze, ale to już rzadziej, to już naprawdę musiałbym być zachęcony jakoś specjalnie do Monopoly Fortnite. Tam też można się strzelać na planszy, nie? W ogóle jest jakiś tam... Ale gamer? Słuchaj, przy gamerze mieliśmy sytuację, gdzie niemal 30-letni facet wstał od stołu, bo obraził się na mojego wtedy 10-letniego syna. Jezus Maria, że ten mu powiedział, że na kostce wypadło co innego i że nie wiem, czy tam za dużo się ruszył, czy coś, nie? Koleś po prostu wstał od stołu, powiedział, że nie gra, bo nie, bo on się obraził. Ja bym zweryfikował swój krąg znajomych, jeśli mam być szczery. Znaczy, okej, okay, ja się z tym zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś. Może, nie wiem, może i żeby nie było. Ja nie jestem jedną z tych osób, która hejtuje innych ludzi za to, że lubią Talizman, albo za to, że lubią Monopol. Absolutnie nie. To są gry, jeżeli... Jak zawsze się pyta, co stanowi, że gra jest dobra. Podoba ci się? Tak, to jest dobra. I jakby, jeżeli podoba się Monopol, jest dobry. Jeżeli podoba się Talizman, jest dobry. Absolutnie się z tym zgadzam. Dlatego mówię, to jest moja prywatna lista. I może moja trauma związana z Monopolem jest na tyle silna, że nawet przy tylu zmianach, które absolutnie rozpoznaję, że są zmianami na zdecydowanie lepsze, nawet nie na lepsze, na zdecydowanie lepsze, to ciągle jest, czuję tego ducha Monopolu. Duch Monopolu jest tam o tyle, że ja z kimś gadałem właśnie z wydawnictwa na ten temat. Jest piękne, to jest po prostu Nintendo, tam jest Mario, tam jest wszystko. Parking, więzienie. Tam jest kito.
Naprawdę? Mario? Really? A okazało się, że to są... Znaczy, generalnie okazało się, że to są takie jakieś silne trademarki, czy tam silne elementy marki Monopoly, które muszą być wszędzie podobno. I zawsze muszą wyglądać tak samo. Nie mogą zmienić, że na przykład, nie wiem, w tym Monopoly Mario Kart ten parking będzie miał narysowany jakiś tam gokarcik z gry. Nie? Nie, to musi być ten gówniany samochodzik. Jest. A wersja Monopoly dla niektórych grup społecznych jest tak, że każde pole jest idziesz do więzienia. I na miejsce drugie, wchodzimy. Nie mam bladego pojęcia, ja się dawno nie wkurzyłem na żadną grę tak bardzo, jak się wkurzyłem na tę grę, jak w nią zagrałem. Recenzja jest chyba jeszcze, jest, no nie, ja nie usuwam recenzji, skoro przecież. Recenzja, ale wiesz, aczkolwiek tu bym mógł. Tak, no. Mezo usunę po filmiku z Gambitem. Powiem wam tak. I to mówię jako fan uniwersum. Jak można tak spierniczyć swoją drogą tak świetny pomysł, jakim było wydanie gry Cardline Marvel. To jest tak... Ta gra się niczym nie broni. Ona się po prostu... żeby i ja uważam swoją drogą, że ten cały system, podobnie zresztą jak system Timeline, jest świetnym pomysłem do gier edukacyjnych chociażby. To jest tak dobry pomysł do gier edukacyjnych, że ja po prostu chylę czoła. I mało tego, do Marvela, żeby sobie kurde geeki usiadły tak i zaczęły się pocić, kurde, kto jest silniejszy, kto jest mądrzejszy, kto ma tego, i żeby były zaraz dyskusje, kurde, żeby były kłótnie, to jest, no, to się prosi wręcz o to, żeby to zrobić. Więc w jakim cudem ktoś zrobił grę, gdzie Maria Hill jest silniejsza od Hulka, ja nie wiem. Nie wiem, czy to był dokładnie ten przykład, ale tam był jakiś taki, to było tak fenomenalnie tam i epicko spieprzone. Tam są cechy z życi po prostu. Totalnie, totalnie. Więc ja się pytam, to po co? Jaką rolę ta gra w tym momencie spełnia? Nie obrazki jest edukacyjna, mamy, bo jest o komiksach. Okej, obrazki mamy, wiesz, Legendary, mamy Marvel Champion, mamy różne inne rzeczy. Wiesz, nie ma waloru edukacyjnego, nie można pogadać, nie można się posprzeczać, bo są takie oczywiste gafy. Ja rozumiem, gdyby ktoś zrobił, że nie wiem, porównanie na przykład, że na przykład, nie wiem, Jezus Maria, teraz strzelam na szybko, że Kapitan Ameryka jest mądrzejszy od Tony'ego Starka, albo że... Tam IQ chyba też jest coś takiego, tak, ale tak, to też jest z bani momentami. I to też jest totalnie z bani, albo że inaczej, albo dobra, bo to akurat w miarę oczywiste, Tony Stark musi być trochę bardziej inteligentny od Kapitana, ale na przykład Tony Stark i Nick Fury, żeby mieli porównywalne IQ, i tutaj można by zrobić taką fajną dyskusję, no ale są tam takie gafy, że po prostu no nic z tego nie jesteś w stanie zbudować, więc nie mam kompletnie pojęcia, bo jeżeli grasz w to z dziećmi, proszę przestań. Nie, i daj im dobre gry. To jest kolejny trup z szafy. To, on jest mały, więc on może gdzieś tam się spadł albo coś. To jest gra, którą ja właśnie dorwałem, jak młody był młody, bo wtedy żeśmy grali w te cardline'y, w timeline'y i tak dalej. No i był Marvel, więc wahaha, tutaj Hulki i tak dalej. I ona chyba gdzieś u niego leży, właśnie tam wciśnięta, gdzieś tam, tak. I dlatego ja jej po prostu nie widzę. Kolekcji jest na BGG, no bo jest, tak? Ale to jest taki... Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. To jest taki typowy właśnie trup w szafie, który pewnie... Jak wrócą, mieli u nas czasami na osiedlu były na Dzień Dziecka takie te festyny, nie? I tam się dzieciaki wystawiały ze swoimi rzeczami jakimiś, tam sprzedawały karty z jakiejś jakieś stare zabawki. Wyślę młodego, dam wszystkie pierdoły, sprzedawaj. Bardzo dobrze. Będziesz miał dobrze na lody. Nie? Zaraz wrócisz do domu. Na lody. Pierwsza rzecz. Teraz to młody będzie miał na co innego. Słuchajcie, więc tak, i mówię, znaczy, żeby w ogóle nie było, nie, jakby jak patrzyłem, tam masz na liście sporo takich gier familijnych, które na przykład ja nie gram, albo wiesz, spróbowałem, coś tam nie podeszło, ale stwierdziłem, że się generalnie nie będę czepiał, no bo no, familijne gry to jest taki specjalny jeszcze podzbiór, że tak powiem, gdzie nie ma się co czepiać, bo to już naprawdę tam każde dziecko jest inne i inaczej, ale mówię, że tego Marvela i tego Monopoly to nie mogłem. I teraz, miejsce pierwsze. Dajesz. Miejsce pierwsze, które moim zdaniem jest lepszą grą niż miejsce, tak de facto, lepszą grą niż miejsce drugie, miejsce trzecie i miejsce czwarte nawet. To czemu jest na pierwszym? Bo boli.
Ona jest tak jakby, nazwijmy to umownie, ona jest po prostu, jest tam... No. Mimo wszystko chętniej bym chyba do tego usiadł, ale przez to, że ja wydałem ponad 500 zł na ten zestaw i on nie dość, że mi nie podszedł, on mnie wynudził, to zabolało najbardziej. I mimo wszystko takie bardzo emocjonalne jednak, to właśnie jest ten element emocjonalny, że to po prostu tak najmocniej uderzyło z tych wszystkich gier, które ciebie zatrzymaliście. Niedawno recenzowałeś, to jest chyba 7 na 10. Aliens, Another Glorious Day in the Core. Nie wiem co tam się stało w wydawnictwie Guild Force 9. Nie grałem jeszcze w dodatki. Jeszcze nie zagrałem. Na razie zagrałem 3 chyba misje z podstawki i nie zagrałem jeszcze Bug Hunter. Więc ja czytam coś tam w recenzji, wspominałeś, że koniecznie trzeba ten Bug Hunt zagrać, że to tam podobno troszkę wyciąga całość. Bug Hunt jest fajniejszy, no ale continue, tak jak ja na tę grę czekałem, to jest masakra. I akurat się idealnie złożyło, że w moment, gdzie miałem troszkę więcej gotówki, to właśnie weszła przedsprzedaż zestawu na Planszą Strefie i kupiłem cały ten zestaw. No ja po prostu się nie mogłem tego doczekać. Pierwszy zgrzyt, otwieram i... Przepraszam, że co ja mam zrobić? Ja tak, co? Może mam jeszcze iść do lasu i wystrugać sobie kostki. Tak, przepraszam bardzo, co tu się wydarzyło? Mało tego, jest ciekawe, jest Made in Poland na tych... No to są chyba ci sami od ludzi, którzy robili figurki do AVP. The Hunt Begins. Możliwe. Jakby... Nie wiem, dlaczego to nie był single cast właśnie. Ja tak... Unicast to się nazywa. Czemu? Co się stało? I to jeszcze... Masz całe figurki? Wiesz co, chyba na szczęście, bo ja mam w ogóle wiele ręce takich rzeczy. Magot je wziął sobie tam, poskleił chyba już wszystkie. A nie, ja nie mówię o sklejaniu, bo jak ja je skleiłem, to były całe, nie? Ale na przykład przechowywanie tego w pudełku. Aha, na razie on nigdzie nie jeździ, więc na razie jest w jednym miejscu i z tego co wiem chyba, musiałem się zapytać go w sumie, chyba to trzyma, chyba jakoś tam to jest w stanie... Bo mi już się złamał ten, jeden facehugger, bo one są na takim cieniutkim gówienku. Tak. I odpadła głowa od replay jednej. No więc i to już jest zgrzyt, bo ponownie, no ja grałem w, nie wiem czy nie większość gier od Guild Wars 9. I naprawdę, no tam one mają normalnie plastikowe figurki, nie wiem. I to nie muszą, te figurki nie muszą być jakieś, nie wiadomo jak szczegółowe. Żeby niech to będą te figurki na takim poziomie jak z Homeland czy z Sons of Anarchy, spoko. Ale nie, żebym ja nie musiał do tego siadać, tego skleić, bo to mówię, jak ja na przykład właśnie trafi to na kogoś, kto nie ma tego talentu, no to jest w dupie za przeproszeniem, tak? I musi to szukać, prosić i tak dalej. Ale to bym jeszcze przebolał, gdyby gra mnie chwyciła. A gra mnie, powiem szczerze, zarąbiście, ale to zarąbiście wynudziła. I to jest jej na mnie największy grzech. Pomimo tego, że ona ma parę rzeczy, znaczy ma jedną rzecz, która mi się podoba, ten cały system z tą talią. To jest naprawdę fajny pomysł, to jest naprawdę i to się fajnie sprawdza, jest to nawet tematycznie jakoś tam, to naprawdę jest dobra rzecz. Ale koniec końców, pomimo tej dobrej rzeczy, dla mnie ta gra się sprowadza do ruszasz kostkę. Zombicide ci się podoba? Zombicide mi się podoba, ale Zombicide ma, mimo wszystko to jest u mnie kwestia tego, że to jest gra akcji, to jest gra o zombie i to jest tak, gdzie ja siadam i ja chcę się po prostu ponaparzać. Aliens to jest klimat i to jest, wiesz... Ale to jest Aliens, to nie jest Alien, to nie jest Alien 3, okay, to jest Aliens. Może. Aliens jest filmem akcji. Dobrze, tylko... Tam idą i naparzają i w Aliens chodzi dokładnie o to samo. Idziesz... I naparzasz. Ustawiasz w odpowiednim miejscu sentry i jest czysto. Może, ale powiem szczerze... Wychodzi Wierzbowski z Flamerem i jest czysto. Rzucasz granat i dajesz ciała. Już nie jest czysto. Ale nie, powiem ci, że to jest dla mnie...
to już jest dla, ale tam było coś, nie wiem, Zombieside mamy wszystko w sobie coś takiego, w Zombieside ma jeszcze coś takiego, że ten fajny, ten cały system rozbudowy w trakcie, gdzie zdobywasz te przedmioty, gdzie się rozdzielasz, gdzie masz te cele scenariusza, gdzie coś tam się jeszcze więcej dzieje, gdzie to nie jest takie rozwleczone, a tutaj ten jedna rozgrywka, zwłaszcza to zabolało, ten pierwszy scenariusz jeszcze był taki nawet pamiętam fajny, gdzie musiałeś najpierw iść do komputera i ten komputer odpalić i dopiero zobaczyć, gdzie coś tam jest, żeby tam Nel znaleźć, tam jeszcze było naprawdę spoko, ale był taki, potem zagraliśmy drugi scenariusz, gdzie trzeba było iść do tego samochodu przejść się po tym. No, to tam się nic nie działo. To tylko, żeśmy chodzili i strzelali, a gra trwała, a to było strasznie długie. W Zombieside są też takie scenariusze, gdzie faktycznie też tylko chodzisz i strzelasz, ale one możesz zamknąć w 40 minut. A tam żeśmy grali w to ponad 2 godziny i ja jeszcze mam mało tego, okej, dobra, pech taki, ja wtedy grałem Ripley. A no w tamtym scenariuszu największy sens miał to, żeby ona w sumie siedziała w tym samochodzie. Więc ona się tam nie ruszała za bardzo. Przynajmniej byśmy taką strategię wtedy obrali z jakiegoś powodu. Już trochę czasu minęło, może coś źle pamiętam. Ale mówię, no po prostu... Znaczy, myśmy też mieli taką, ona siedziała z Newt w samochodzie. Tak. Newt odpoczywała, a Ripley w zasadzie broniła drzwi, bo oni do niej szli, nie? No tam właśnie. Jak się spawnowali, to szli. I Ripley też miał. Ja też akurat ja też grałem Ripley i ja miałem pełne ręce roboty. Pełne ręce roboty w tym scenariuszu. No tak, rzucania kostką ciągle. I odpowiedniego użycia granatów i nie, było trochę kombinowania. Znaczy... Ja powiem tak, ja mówię, to nie jest zła gra i ja jeszcze chcę w nią zagrać. I chcę spróbować dodatek, zobaczyć jak to działa, ale... Na razie, wiecie, tam są chyba 3 scenariusze w podstawce, tak? Dobrze mówię? I 3 scenariusze i backhand i jeszcze ta opcja ratowania chyba kogoś, to też jest jakby... Znaczy, bo to jest... Nie, bo tam masz 3 scenariusze kampanijne, masz rescue, który możesz zrobić, jeżeli kogoś ci tam zgarną. Tak, właśnie rescue też robiliśmy. I masz supply, jeżeli uznasz, że masz zbyt mało zasobów w talii. No to robisz jeden z tych scenariuszy. I ja rozumiem tą jakby, że tam nie ma tego rozwoju, nuda, bo kampania polega na tym, że zaczynasz ze sprzętem, tak? Mm-hmm. I wtedy sobie, okej, no to ja biorę M41, tak. Tu sobie biorę granaty, tu biorę zbroję, tu biorę taki sprzęt, będzie fajnie, nie? I jak dociągasz karty, to w zasadzie nie szukasz już sprzętu, chyba że wyrzucisz granat, to może drugi. No właśnie, mi się wydawało, że to będzie dobry pomysł, że to będzie taki pomysł świeżości, a okazało się, że... A jak grasz backhand, to zaczynasz z pistoletem. No to właśnie i have fun, nie? No dobra, ale widzisz, ale jak ja mam ileś tam, czyli nas dobra, czyli 3 scenariusze, rescue i supply i backhand, tak? To z tych 6 rzeczy ja trzymam za sobą i żadna z nich mnie nie zachwyciła. No to sorry, nawet jeżeli... Backhuntów jest więcej, bo to są, jest backhunt na różnych mapach. Aha, dobra. Nie wiem, no po prostu ja dam tej grze szansę, ale mówię, biorąc pod uwagę jak ja uwielbiam gry od Guildforce 9 za klimat, za to, że pomimo tego, że w zasadzie taki Spartacus też można by się pokusić, że ten aspekt, cały ten moment tej walki też jest trochę takim festiwalem turlania, ale wszystko co jest dookoła w tym Spartacusie, co się dzieje przed walką, ta cała gra nad stołem, w Sons of Anarchy, to cały taki gangsterski klimat po prostu tego wszystkiego. Homeland w ogóle, ten cały, cała koncepcja, wiesz, tej nieufności. Nie wiem, Guildforce 9 uważałem zawsze za wydawnictwo, które ma kapitalne pomysły, jak te ciekawe, dobre seriale, filmy i tak dalej, jak je dobrze przenieść na planszę. Z tego co mówisz, ze Star Trekiem zrobili dokładnie to samo. Tak. Więc jak ja zobaczyłem, że oni w ogóle biorą się za Aliens, gdzie już wtedy było na rynku Nemesis. I wszyscy mówili, jak bardzo to jest, jak zarąbiste to jest, jak to jest klimatyczne, ile tam się dzieje i tak dalej. I oni, mając w swoim portfolio te wszystkie gry, wiedząc, że na rynku jest taka ciężka, ale klimatyczna, po prostu mięsista gra, oni wydali Festiwal Turlania, no. Troszkę mnie to za bardzo zabolało. Znaczy, ja wiem, że ludzie się odbijają od Alienów, od tych Galeforce'owych właśnie przez to, że to jest Dice Fest. Nie? No. To jest po prostu turlanie workami kostek i tyle. No ale to tak ma być. No czasami tak jest. Czasami tak jest, że tak ma być i jakby ja rozumiem, że to może do kogoś przemówić. Faktem, nie, czy może czasami gdzieś tam się coś podłuży, ale mi się grało w to bardzo dobrze. No ale jest to twoim zdaniem najlepsza gra, Guildforce 9? Nie. Najlepsza nie, najlepsza na pewno nie.
jestem w stanie dwie na pewno lepsze Gailów pokazać od razu. I też o nich wspomniałeś, więc... No właśnie. Nawet trzy jestem w stanie pokazać. Znaczy, no, Tyrants, Tyranci, Underdark. Nawet cztery. Zapomniałem, że Tyranci są też. Underdark będą robić. Tak, Tyranci. Dobra. Więc to było 10 gier, które ma w swojej kolekcji Gambit, z których 5 nie chcę grać i dotykać. Może oprócz Alliance'a, gdzie jeszcze dam trochę szansę, ale generalnie raczej jak skończymy ogrywać i zrobię recenzję, to pewnie to będę sprzedawał. Cały zestaw. Mam nadzieję, że komuś w Trójmieście, bo nie boję się to wysyłać pocztą. Nie, wysyłanie tego to jest, to się, to jest dramat. No właśnie. Te trzy gry, które uważam za naprawdę dobre, ale nie będę w nie grał, po prostu już ich nie mam w kolekcji. I dwie gry, które uważam za nawet bardzo dobre, czyli Mage Knight i Xenoshift, ale po prostu to też już no, z różnych względów. No, muszę ci powiedzieć, że no, nie było tak źle. No bo ty masz prawie same dobre gry w kolekcji z tego powodu, tak, dla którego powiedziałem na początku. Kilka trupów w szafie, które faktycznie okej. No to takie dziwnostki, które gdzieś tam u mnie jeszcze leżą. No, Monopoly Gamer / Mario Kart. Wiedziałem, że to będzie, bo to był taki Captain Obvious troszeczkę. Trochę tak. No. Myślałem, że Mistfall będziesz bardziej bronił, ale widzę, że sam... Czego? Mistfall będziesz bardziej bronił. Znaczy Mistfall właśnie jest takim jednym z tych kościotrupków w szafie, które sobie leżą i troszeczkę o nich zapomniałem. Chociaż miałem takie, kurde, może znowu spróbuję, ale na kurde, może znowu spróbuję się kończyło zwykle. Tak. No właśnie. No, więc no, dobrze, no, jestem w stanie ci wybaczyć. W sumie, tak, no jestem w stanie ci wybaczyć to. Nie było łatwo, nie było łatwo. No mówię ci, masz dobry gust. Przynajmniej na wizji. I tak jak mówię, no jak Gambitowi się jakaś gra podoba, to dla mnie to już jest sygnał, że to może być przynajmniej dobre. I dlatego mówię, powiem szczerze, dopóki nie zobaczyłem kolekcji, to w ogóle nie byłem przekonany co do zrobienia tego materiału. Ale zobaczyłem, no i właśnie takie cardline'y, takie te, to mnie gdzieś tam to uratowały, ale... Mówię, no myślę, że mimo wszystko dużo ciekawszym materiałem będzie, gdzie ja mam trochę nieco łaskawszy gust, nazwijmy to. Jestem bardzo ciekawy tego, co... Spoiler alert, nie było łatwo. Wow. Nie było łatwo. Czy my będziemy to publikować w tym samym terminie? Jakoś spróbujemy to zgrać, no może nieco do dnia, ale jakoś tak, żeby przynajmniej ten sam tydzień to był. Więc generalnie, pozwolisz, że chwilowo ten, tylko tak, tak, powiesz tak, to tak. U mnie. Generalnie idea jest taka, że to są dwie topki, tak? Jedna topka, w której Paweł obsmarowuje moje gry, jest u niego, którą właśnie oglądacie, a druga topka, w której ja obsmarowuję gry Pawła i ja mam większą rację niż on, dzisiaj, teraz, będzie u mnie na kanale. Więc link w opisie, jeżeli tak. Jeszcze nie ma na kanale, to jest tam pewnie, że link wkrótce, jak tylko wrzucę, to będzie. I tak jak mówię, no, postaramy się to wrzucić jakoś blisko siebie, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jakie badziewie on ma w kolekcji, jakie badziewie ma człowiek, któremu ufacie, to zapraszam. To oni wiedzą przecież. To wszystko są gry. Ja mam listy tutaj i będę mega zdziwiony, jeżeli będziesz miał jakieś gry spoza tej listy. To są gry z mojej kolekcji. Jestem ciekaw, bo ja faktycznie nie zrobiłem takiego, co może trafić Paweł. No bo te monopoly to tak, ale tak poza tym to... No to nie, to... O Jezu. Dobra, słuchajcie, co, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie i co wy sądzicie na temat tych wszystkich gier, które właśnie wymieniłem i czy też was zaskoczyło, że te gry w ogóle są jeszcze u kogoś takiego Gambit w kolekcji, czy nie? Jestem w waszych opinii. Czy jesteśmy... niektóre gry zaskoczyły was tak samo jak mnie? Że są jeszcze w mojej kolekcji? Nie. Więc jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy. Śmiało, sekcja komentarzy jest dla was właśnie po to, żebyście to wszystko mogli napisać. Bardzo się cieszę. Dzięki w ogóle, Gambit. Dzięki Paweł, że się zgodziłeś na ten dziwny... Ej, bardzo topkę. Chętnie. Niestandardowe topki to jak znalazł. Piszcie w komentarzach. I zawpadajcie na kanał do Gambita, żeby zobaczyć jego topkę. A póki co, dzięki wielkie za oglądanie. Tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania we wszystkie gry oprócz tych, które tu wymieniłem. Oprócz może Mailu. Dzięki wielkie, do zobaczenia w tych odcinkach. Cześć! Trzymajcie się! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl.
Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.